Przepraszam, słyszał pan o takim klubie jak Kolejarz Sosnowiec może? No, ale to było dość dawno chyba. Chodził pan na kolejarza? Ja się mało interesuję po prostu. Przepraszam, pamięta pani taki klub jak Kolejarz Sosnowiec może? Przepraszam panią bardzo. Pamięta pani taki klub Kolejarz Sosnowiec może? To ja mam do pana pytanko. Pamięta pan taki klub Kolejarz Sosnowiec? Właśnie Kolejarz to nie pamiętam. A, nie pamiętam. No bo to jest... Połączył się z Czarnymi Sosnowiec właśnie... i stadion mieli tam, gdzie supermarket teraz jest. Ale szczerze mówiąc, naprawdę interesuję się takimi rzeczami, ale akurat właśnie nie wiedziałem, że to jest Kolejarz. Naprawdę nie mam pojęcia. Dzień dobry. Panie, mam pytanko. Pamięta pani taki klub Kolejarz Sosnowiec? A pani jest Sosnowca? Ojej, no to bardzo mi przykro. Chodził pan na Kolejarza w Sosnowcu? Pamięta pan, gdzie było boisko? Na... To jest teraz Ciszewskiego się stadion nazywa. A, widzi pan. Boisko było tam, gdzie supermarket, nie? Też tam był, no, tak. No to tam właśnie był Kolejarz. To był pierwszy kolejowy klub sportowy. Tak. Powiedz coś na próbę. Powiedz, jak się nazywasz. Zamieszkały w Sosnowcu Bogusław Tarnowski. Nie, inaczej. Nie? Nazywam się Bogusław Tarnowski. A nazywam się Bogusław. Grałem kiedyś w Kolejarzu Sosnowiec. A, to nie mówiłeś mi, że... No, to tak możesz tak zacząć. No to dobra, no. Nazywam się Bogusław Tarnowski i grałem w piłkę w Kolejarzu Sosnowiec. Na pewno stoję naprzeciw wejścia do klubu, na boisku. Bo tutaj tak podejrzewam stała nasza szatnia, domek. Tu był basen, no i boisko się zaczyna. O, tak jak widać ten płot, to jest oryginalny, tak podejrzewam, że to jest oryginalny. I tak było boisko odtąd, tak jak tu się zaczyna. Tu, o, tu była bramka wejściowa obok, tak do samego końca było boisko. Też po boisku płot został oryginalny. To chyba ostatnia pamiątka po kolejarzu, nie? No, ostatnia pamiątka, tak. Z tej strony, bo tutaj nawet im to na rękę było, żeby tego płotu nie burzyć. Żeby nie było wejścia. Tak, to ostatnia pamiątka. Nawet nie spodziewałem się, że ten płot jeszcze jest do tej pory, bo tu się nie chodzi. Sportowy Kolejarz powstał według moich danych, jakie te, w roku 1922 i pierwszą nazwą klubu był Ruch. Klub Sportowy Ruch Sosnowiec. Klub od początku był związany z koleją. Był założony przez pracowników kolei. Już w roku 1923 należał do PZPN-u, bo uczestniczył w rozgrywkach. Sosnowiec jako podokręg w tym czasie został przyjęty do okręgu krakowskiego i Ruch Sosnowiec, Wiktoria Sosnowiec, Unia Sosnowiec i jeszcze dwa inne kluby grały w pierwszych mistrzostwach pod egidą PZPN-u i Ruch Sosnowiec, kolejowy klub sportowy Ruch Sosnowiec uczestniczył w tych rozgrywkach. Oczywiście zajął ostatnie miejsce, bo dopiero raczkował. Ale po prostu od tego się zaczęło. Późniejsze lata sprawiły, że klub się rozwijał i w roku 1929 Ruch Sosnowiec zameldował się w klasie A. Była to już wysoka taka klasa, ponieważ zwycięzca klasy A miał potem możliwość rywalizować o awans do pierwszej ligi państwowej. Oczywiście baraże były wielostopniowe, więc ten mistrz zagłębiowskiej klasy A nawet nie przebrnął pierwszej serii baraży, ale teoretyczna taka możliwość była. Przed wojną Ruch Sosnowiec, który przybrał barwy biało-niebieskie, grał najczęściej w białych koszulkach i niebieskich spodenkach, występował w tej klasie A przez 7 sezonów, czyli po prostu
To też był sukces, że potrafili się piłkarze kolejowi, kolejarze ruchu utrzymać w tej A-klasie przez 7 sezonów. Przed wojną sukcesem klubu było to, że posiadał własne boisko, bo mało który klub w Sosnowcu miał to boisko. Te najsilniejsze, Wiktoria czy KS Sosnowiec, po fuzji Unia Sosnowiec, miały swoje boiska czy stadiony, natomiast pozostałe kluby niekoniecznie. Dla ruchu, mając swoje boisko, była to okazja do zarobku, bo szereg innych klubów, szczególnie żydowskich, jak Nordia, Aria albo Maccabi w Sosnowcu, nie posiadały swoich boisk i grywały na stadionie ruchu i klub z tego czerpał na pewno jakieś tam profity, bo za darmo na pewno nie udostępniał tego swojego boiska. Natomiast jedno można powiedzieć, że klub sportowy Kolejarz, kolejarze z Dworca Południowego bardzo szybko po wojnie się reaktywowali. Byli jednym z pierwszych, który dołączył do organizacji powojennego futbolu i nim przebrzmiała echa wojny w maju 1945, to już na boisku Kolejarza odbywały się zawody i mecze. W latach 58 roku chyba, albo 59, byłem najlepszym młodym chłopcem na ulicy i przyszedł taki starszy kolega, znaczy kolega mojego brata, widział mnie na ulicy, nazywał się Stasiu Kocel. Jak gram, jak ogrywam wszystkich na ulicy i wziął mnie do klubu. No i zaczęła się gra. W Tramkarzach trener był Jasiu Plutecki i on prowadził Tramkarzy i juniorów. A to był klub, nie był mocno bogaty, żeby dużo młodzieży było. Była jedna drużyna Tramkarzy, jedna drużyna juniorów. C-klasa, w których w późniejszym czasie ja szukałem do C-klasy kolegów, między innymi ze wspólny brat mój od czasu do czasu sobie przychodził zagrać, bo nie było tutaj takiego, bo nie płacili, nie było pieniędzy, to im mało młodzieży było. Żaden klub nie był miejski. To były czasy, kiedy kluby były przypisane do poszczególnych zakładów pracy. Kolejarz, jak nazwa wskazuje, był oczkiem w głowie władz kolejowych, zakładów kolejowych. Takim głównym sponsorem, jakbyśmy to dzisiaj nazywali, klubu Kolejarza, a w sumie sekcji piłkarskiej Kolejarza, był PRK 5, czyli tłumacząc ten skrót, Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych. I tam byli zatrudnieni wszyscy piłkarze Kolejarza. I świadczyli pracę, nie tylko kolejową, ale gdy było potrzeba, to także przy obiekcie, przy stadionie Kolejarza. Ja słyszałem taką, bo ja nie pamiętam tych czasów, bo to było bardzo dawno temu, to były przełom lat 50. 60., gdy Kolejarz Sosnowiec awansował z klasy A do trzeciej ligi, że przy remoncie boiska wszyscy piłkarze byli wykorzystani przy renowacji płyty. Jeździli z jednym samochodem w okolice nasypów rzeki Brynica i rzeki Czarna Przemsza, wycinali darnie i przewozili je na boisko, układali i tak stosunkowo szybko płyta piłkarska Kolejarza z takiej piaszczystej stała się dobra. Ja tu ostatnio rozmawiałem z panem Andrzejem Gajkiem, żyjącym byłym piłkarzem Zagłębia Sosnowiec, który pamiętał, że z wszystkich klubów okolicznych, które były w niższych klasach, właśnie Kolejarz Sosnowiec miał najlepsze boisko. Wszyscy się dziwili, dlaczego inne kluby, Polonia, Płomień czy ten, mają takie słabe boiska zniszczone, a Kolejarz ma bardzo dobrą płytę, mimo że ma tylko jedno boisko, nie miał boiska treningowego. I wszystkie drużyny tam trenowały, grały i ten. No i właśnie na tym to polegało, że bardzo często renowacja płyty polegała na darniowaniu, że miejsca zniszczone po prostu wycinano, wkładano świeżą trawę, która gdzieś sobie tam rosła i ten. Druga rzecz,
To też się dowiedziałem od ludzi, którzy kiedyś pracowali przy tym. Nie było kosiarek, ale jeden z gospodarzy, który mieszkał na stadionie, hodował sobie tam z tyłu owce i barany i to była najlepsza kosiarka. One się, te zwierzęta się pasły na tym boisku, skubały sobie tą trawkę i po prostu tak przycinano tę trawę i tak powstawało dobre boisko, dobra płyta piłkarska. Nazywam się Jerzy Tomaszewski. Mieszkałem około 10-11 lat na boisku kolejarza, praktycznie wychowywałem się tam. Jestem synem Ignacego, kierownika drużyny, trenera trampkarzy. No i mamy Wacławy Tomaszewskiej, która była też tam gospodynią, pranie wszystkich zawodników, opranie sprzętu i zajmowała się tak samo czy robieniem herbaty, czy kawy, czy tak dalej. Ogólnie no, jako gospodarz obiektu ojciec był razem wspólnie z mamą. Nasze barany, owce, kozy to tak podcinały, że praktycznie w tym czasie no, nie było kosiarki lepszej jak one. Pasły się tam barany, pasły się tam owce, koza była, także no po prostu one wchodziły na teren. Zresztą to nie było z początku ogrodzone. Boisko nie było z początku ogrodzone, dopiero później zostało ogrodzone. To one miały taki dostęp bezpośredni, wychodziły tylko z takiej stodołki, za domem była stodołka i one tam wychodziły i pasły się na tym. Natomiast jeżeli chodzi o, tak jak słyszałem, że zbieranie, to też tak nie było, że to codziennie było, czy po treningach, po tym, tylko przed meczem zbierali. Z tego co ja pamiętam, to wszystko zostało zbierane przed meczem. To myśmy też nieraz, ja jeszcze jako łebek, tam może miałem 4 czy 5 lat, to też pomagałem ojcu zbierać i tak dalej. Mama prała w łazience, no łazienka to taka była wspólna dla nas i dlatego taka pralnia właściwie. I mama tam prała i wieszała to wszystko na zewnątrz. No ale któregoś dnia okazało się, że to jest takie no, śmieszne i nieśmieszne, bo okazało się, że przed treningiem koza w parę koszulek ogryzła. Wtedy w tamtych czasach to była już afera, bo nie było co wziąć do tego, trzeba było kupić. Nie pamiętam, chyba pan Rałek, kierownik takiej całej tej sekcji piłki nożnej, chyba wtedy uzbierał jakieś pieniądze i pojechali dopiero kupić. Takie sytuacje też się zdarzały, bo koza, no to wiadomo, wszystko ruszy. No to jak wisiało na pranie na tym, no to dostała i poogryzała. No. Jasiu Plutecki, tak jak mówię, trampkarzak, później mnie on zabrał do juniorów bardzo szybko. Jednym z najmłodszych juniorów byłem. I z juniorów on mnie przekazał do pierwszej drużyny. Miałem 16 lat, to był 61 rok. 61 rok. Jak już zacząłem se grać w pierwszej drużynie, to była już wtedy trzecia liga. Bo to była trzecia liga. W latach 60. Sosnowiec był bardzo piłkarskim miastem. Oprócz ekstraklasowego Zagłębia Sosnowiec, które odnosiło duże sukcesy na arenie polskiej i międzynarodowej, było szereg klubów piłkarskich. Praktycznie w każdej dzielnicy był klub piłkarski. W Sielcu był Górnik Sosnowiec, w Milowicach Płomień, Milowice, w Czarni Sosnowiec byli, w centrum miasta był Kolejarz Sosnowiec, na Walcowni Dańczywce Polonia, na Środeli Kotlarz, w dzielnicach, obecnych dzielnicach Sosnowca były kluby Górnik Zagórze, Górnik Klimontów, Górnik Kazimierz. Także był taki okres, że Sosnowiec miał 10-11 klubów piłkarskich. Była Liga Zagłębiowska, tak się nazywała, ale to było w tych czasach, kiedy istniał Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Był taki czas między rokiem 57 a 62, kiedy struktury piłkarskie Okręgu Zagłębiowskiego odłączyły się od Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Zagłębiowski Okręg był takim samodzielnym. Tylko, że w tym okręgu nie grały tylko kluby tu z Sosnowca, Zagłębia Dąbrowskiego, ale grały także kluby z Częstochowy. I to była taka swoista rywalizacja, że grał Raków Częstochowa, grała Skara Częstochowa, Wiktoria, Budowlani.
i sosnowieckie, zagłębiowskie kluby toczyły ciężkie boje z częstochowskimi klubami o palmę pierwszeństwa. Był to wtedy trzeci poziom rozgrywek. W Katowicach na Śląsku były dwie grupy trzeciej ligi, a tu w Zagłębiowskim była jedna grupa. Mistrz tej grupy miał potem prawo gry w barażach o drugą ligę. Niestety nie udawało się to, bo przeważnie mistrzem były kluby częstochowskie. Zdarzyło się, że raz był mistrzem Górnik Sosnowiec, raz była Warta Zawiercie, ale zawsze wszystkie te drużyny zagłębiowskie przepadały w barażach i żadnej z nich nie udało się awansować do drugiej ligi. Powiedz, tutaj były szatnie, tak? No nie, jak ten budynek, jak ten duży budynek. Mhm. To na miejscu szatni stoi ten duży budynek. Tam była szatnia w środku. To już było na terenie wojska. A obok szatni był basen. Nie wszyscy pamiętają ten basen, ale był basen, tam my się kąpali w tym basenie. Taki przeciwpożarowy. No i tu już od tej strony tylko płot. Nie było żadnego wejścia. I ochraniarze w czasie meczu pilnowali, żeby za darmo nie wchodzili na boisko. Wzdłuż do końca marketu były trybuny, tu były ławki siedzące, a po drugiej stronie wzdłuż były takie schody betonowe i ludzie stali po jednej stronie i po drugiej. No. I na samym końcu była brama, co wchodzili, puszczali kasy i było wejście na boisko, a tu była duża brama, co mógł wjeżdżać autobus z drużyną przyjeżdżającą. I albo stał autobus przed bramą, albo wjeżdżał na teren boiska. Zdarzały się jakieś incydenty podczas meczu? No nie zdarzały się. Był jeden taki incydent. Jak mnie kopli, zniesie mnie z boiska i mama tego przeciwnika mojego parasolką zbiła. Moja mama Marę mi zrypała. Rodzice przychodzili na mecz? No wtedy raz była mama i więcej nie mówiłem, kiedy mecz, bo nie chciałem, żeby taka sytuacja się powtórzyła. Kibice z wszystkich dzielnic chodzili na Zagłębie i każdy trzymał kciuki za tego rodzynka, za ekstraklasę piłkarską, czy później w zimie hokejową Zagłębia. Natomiast małe kluby na pewno miały swoich kibiców i to było przynależne do tych dzielnic. Tu był podział. Tu chłopcy przychodzili, kibice przychodzili z ulic, z Czystej, z Krzywej, cała Abisynia, Wspólna, Sienkiewicza, Dekerta, oprócz Modrzejowskiej i Kościelnej. To już był inny klimat. To już tu nie mieli szans wejść ci, bo grali w Górniku Sosnowiec. No, takie kluby były, co się nie lubili. Koleja z Górnikiem się nie za bardzo lubiał. Znali mi się z tymi chłopakami, ale nie kolegowaliśmy się. No. Ale tak jak mówię, przede wszystkim Krzywa, Czysta, Towarowa, Pańska, Adisynia cała, Wspólna oczywiście, Bieruta, Radocha. To był nasz tutaj ten obszar. Całe nasze południe, tak jak Dworzec Południowy, tak całe południe tu grało piłkę. To wszystko to było tak, no, z Sienkiewicza, z tego co pamiętam, z Modrzejowskiej, no z tych wszystkich tu podległych ulic, Kołontaja, no także no, to wszystko to takie śródmieście. Natomiast później już przechodziło dużo chłopaków, zawodników ze Śląska. Jak przyszedł właśnie, chyba musiał, tak, to przychodził, bo był Groszpic, był taki Fran, nie pamiętam już dokładnie tego nazwiska, ale było już chyba ze trzech zawodników takich z terenu Śląska. Oni byli z Szopienic, AKS-u Szopienic, jestem już HKS-u wtedy Szopienic. No a tak, no to tu z terenów takich nie pamiętam, żeby ktoś był gdzieś tam okolic Kimontowa, Zagórza, to takie, przeważnie wszystko to zawodnicy Śródmieścia.
Pojemność nie wiem, mówiłem o pojemności, pojemność była 3 do 4 tysięcy. No przychodziło, naprawdę dużo ludzi przychodziło na mecze, to przychodziło bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi. A jeszcze jak pamiętam, jak walczyli o ten awans, no to już było przepełnione, to już siedzieli nawet przy tych torach, milicja ich goniła, bo przy tych torach już stawali na płocie, byli na tym betonowym. Także no były sytuacje takie, że naprawdę, że mecze, które były rozgrywane tu na Oczyc z Grodzcem, jak grali, no to też było bardzo dużo ludzi. Jak pociąg przejeżdżał tu przez to torowisko, jak był mecz, to stawał, bo to elektrycznych mało było, były parowozy, to stawał pociąg przy boisku i sygnał dawał nam, piłkarzom. Jak jechał każdy pociąg praktycznie, to sygnał dawał, jak czy mecz był, czy trening, to sygnał. Na meczu no to już wiadomo było, że który pociąg przejeżdżał, to każdy jeden sygnał musiał oddać. I to, no to też było fajne, też było przyjemne. Tak, oczywiście, kolejowy klub sportowy i ten. Ten przełom lat 50. i 60., kiedy kolejarz przez 7 sezonów występował w trzeciej lidze, w tej zagłębiowskiej. To był trzeci poziom rozgrywkowy, to była dobra liga, dobry poziom i kolejarz był tam taką czołową drużyną. Za wyjątkiem tego ostatniego sezonu, kiedy już był kryzys, kiedy już nie miał kto grać, kiedy wykruszyła się stara kadra i kolejarz spadł do A-klasy. Ale przez 7 sezonów kolejarz był taką drużyną czołówki tabeli albo środka, z którą każda drużyna musiała się liczyć. To 3 trenerów, tak jak mówiłem, przeszłem tu w klubie. I jeden był bardzo znany w Polsce, bo reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w 1953 roku. W Ruchu Chorzów grał, Woda się nazywał. Osobiście mnie trenował. Następny też był w Sosnowcu znany, Piotrek Musiał, który przyszedł ze Stali Sosnowiec. No i jako juniora trampkarza prowadził mnie Jasiu Putecki, który przyszedł z Czarnych, z Alei Mireckiego. Czarni już byli jako klub, to potem dopiero przyjęli kolejarz. Była drużyna A-klasowa Czarni, Czarni Sosnowiec. A jak połączyli kolejarza z Czarnymi, tak wzięli to boisko po Stali na Alei Mireckiego, no i między innymi założyli piłkę nożną kobiet, damską. No i tak jest do dnia dzisiejszego. Zabisy nie oglądało się kolejarza? Ale to bez biletu, rozumiem. A w którym roku, pamięta pan, to było? Nie pamiętam. Tam się siedziało na torach? Nie, siedziało się na budynku, u góry, na dachu. Na dachu się siedziało? Tak. Można było stamtąd całe boisko powiedzieć? Tak. Szkoda, że ja nie dożyłem tych czasów. Mam jedno małe pytanko tylko. Tak? Pamięta pan kolejarza Sosnowiec Morza? Kolejarza nie kojarzę. Nie kojarzy pan kolejarza, szkoda. Mieli stadion tam, gdzie supermarket. Ja chodzę na stadion, proszę pana, na ArcelorMittal. A, no to na Zagłębie, no to wszyscy chodzimy na Zagłębie. Zagłębie. Pani wie, że tutaj kiedyś był stadion kolejarza Sosnowiec, gdzie teraz jest supermarket? Nie, to ja tutaj z Pomorza przyjechałam niedawno. Aha. I ja tutaj nie znam. Wie pan, że tutaj kiedyś był stadion kolejarza Sosnowiec? Nie pamięta pan. Pamiętacie państwo kolejarza Sosnowiec Morza? Nie. Nie, w ogóle nic? Tamta pani. A tamta pani może pamięta, można wejść? Kończyłyśmy. Dzień dobry, pamięta pani kolejarza Sosnowiec Morza? Tak, miałam sąsiada, był kolejarzem.
Zagłębiem była współpraca, oczywiście. Na przykład mówiąc o kolejarzu, najsłynniejszym wychowankiem kolejarza, który zaistniał potem w Zagłębiu, był Jan Ząbczyński. Jan Ząbczyński wychował się nieopodal stadionu kolejarza, tam zaczął grać. Po powrocie z wojska chwilę tylko był w kolejarzu i zaraz upomniało się o niego Zagłębie i tam Jan Ząbczyński poszedł, gdzie przez wiele, wiele lat był zawodnikiem, a potem trenerem. Moim trenerem też był. Ja bardzo z dużym sentymentem wspominam pana Jana Ząbczyńskiego. Natomiast w drugą stronę też były transfery, bo przypomnijmy, że w barwach kolejarza pojawił się Piotr Musiał, Roman Musiał, pseudonim Pietrek, też zawodnik Stali Sosnowiec ligowy, który w 1955 roku zdobył ze Stalą Sosnowiec wicemistrza Polski. U schyłku swojej kariery przeszedł do kolejarza, grał jeszcze jako stoper, potem był grającym trenerem i przez wiele lat trenował. Jak dostałem awans do z trzeciej ligi, z juniorów starszych do trzeciej ligi, to automatycznie dostałem taką wiadomość, że czy chcę grać w Zagłębiu. Ja mówię, mogę popróbować, za bardzo nie chciałem, no ale w końcu poszedłem do tego Zagłębia. No ale tam mi się nie układało za bardzo, bo to co jeden to mądrzejszy. A tu byłem przyzwyczajony do innej atmosfery, do innych kolegów. Tam znam niektórych do tej pory, bo ich pamiętam i oni mnie pamiętają. Tak jak Wojtek Rudy, jak my się spotkali. Znałem Jarosika bardzo dobrze, Leszczyńskiego znałem, Gajika znałem bardzo dobrze. Mieszka na Zwycięstwa, przychodził garnitury, mu załatwiałem bytomskich. Ja chciał jakiś garnitur. Znałem bardzo dużo. Tam oni byli w tym czasie młodsi ode mnie nawet. Tak jak Wojtek Rudy, to był młodszy chyba o 5 albo o 6 lat młodszy ode mnie. I niedobrze mi się tam po prostu grało i mówię albo wracam do kolejarza, albo nie gram w piłkę. Wszyscy my się znali tu. My się wszyscy znali. Ja tam poszłem, nikt mnie tam nie znał. W trakcie poznawania poznawaliśmy się. No ale mi się tam nie podobało. Nie miałem takiej ciągotki, żeby kimś być, piłkarzem zostać. Lubiłem grać po prostu piłkę i grałem w piłkę. No. Takich jak ja to było tysiące chłopców, co chcieli grać w piłkę, tylko żeby sobie pokopać. Był taki okres, że kolejarz był klubem wielosekcyjnym. Miał 5 albo 6 sekcji, bo oprócz piłki nożnej, która była jak zawsze chyba w każdym klubie takim oczkiem w głowie, gdzie najwięcej kibiców przychodziło na zawody, na mecze, sztandarową sekcją kolejarza było również kolarstwo. Kolarze kolejarza, a szczególnie pan Henryk Komuniewski, to z swego czasu ocierał się o krajową czołówkę, nawet o reprezentację Polski się ocierał i występował w wielu renomowanych wyścigach, czym rozsławiał imię kolejarza. Oprócz tego w kolejarzu była sekcja, bo kolejarz miał halę, nieopodal dworca głównego, miał halę sportową. Mama była też tam gospodynią, mój ojciec był kierownikiem też tam obiektu. Tam była sekcja bokserska, gimnastyka i siatkówka i boks, i kolarstwo. No, tam było naprawdę rozwinięte i szpadziści też przecież byli, szabla była. No, było rozwinięte ten dom kolejarza, co tam był. Tam naprawdę to tych sekcji to było sporo i to kolejarz wszystko praktycznie używali. Nazywali się kolejarz Sosnowiec. To wszystko było kolejarz Sosnowiec. Czy w boksie znakomitych pięściarzy przecież kolejarz Sosnowiec miał. Bardzo dobrych pięściarzy. Wiem, pamiętam to nazwisko, bo byłem na tym meczu. Boksował znany w Polsce mistrz chyba Europy Pietrzykowski. A walczył z nim z kolejarza Piętka ze Starego Sosnowca. Mój znajomy. Nie wiem, czy jeszcze żyje. No. To były stare dzieje. No tak. To były stare dzieje. To jednak kolejowy. Ale... Tam był sekretariat obok, co zburzony jest. Na dworcu głównym. Na dworcu głównym obok, tam jak stoi ten kwadratowy budynek taki obok. Tam była hala sportowa, siatkówka, boks.
No, w pierwszej lidze bokserzy byli. Pierwszoligowa drużyna była. Potem spadli do drugiej. Przy dworcu kolejowym klub sportowy Kolejarz otrzymał w użytkowanie starą halę składowiska zużytych tam części kolejowych. Nakładem własnej pracy lub dotacji tam kolejowych w krótkim czasie wyremontowano tą halę i powstał obiekt sportowy na tamte czasy. Otwarcie było 30 kwietnia 1951 roku, czyli bardzo odległe czasy. I na tamte okres była to hala o długości 30 metrów, szerokości 16 metrów, wysokości 9 metrów. Na piętrze była świetlica o kubaturze 78 metrów kwadratowych, czyli dosyć taki duże pomieszczenie. Był sekretariat klubu, pokój dla instruktorów, magazyn sprzętu, pomieszczenie gospodarcze. I tą halę Kolejarz użytkował ponad 20 lat. Dzięki temu, że klub miał taki obiekt, mógł pozwolić sobie na utrzymywanie sekcji takich halowych. Kolejarz prowadził sekcję siatkówki i dziewcząt, żeńską i męską. A narybkiem, najlepszym narybkiem do tych dwóch sekcji byli uczniowie technikum kolejowego. Stąd się brało, że w technikum kolejowym prowadzono zajęcia z siatkówki i później zarówno dziewczyny, jak i chłopcy szli do klubu sportowego i tam dalej uprawiali siatkówkę. Dużo dziewczyn z technikum kolejowego grało pod okiem Krystyny Czajkowskiej-Rawskiej. Przecież ona trenowała. Dużo z tych dziewczyn trafiło potem do Kolejarza Katowice. Bo... No i Krystyna Czajkowska wówczas, przecież medalistka z Tokio, brązowy medal kobiecej reprezentacji. Była związana z naszą szkołą, bo była również absolwentką technikum kolejowego. Jej matka była bardzo znaną i lubianą opiekunką drużyn świetlicowych w technikum kolejowym. Stąd ona wyławiała talenty siatkarskie wśród dziewcząt głównie. Chłopcy to dominowali, no i chcieli dominować w piłce nożnej, stąd też uczniowie technikum kolejowego za pośrednictwem Józefa Kopcia trafiali do drużyny Zagłębia. Mieliśmy kawiarenkę na pierwszym piętrze, tam przy dworcu, i tam były stoliczki, nie stoliczki, taki klub. Przed samym meczem można było wstąpić, napić się piwa na dworzec południowy, który był fajny bufet. No tylko, że trzeba było wtedy akurat przyjść, jak nie było gdzieś pociągu, bo też stali, to pełno ludzi też było. Ale pamiętam, że chodziło dużo chodziło kibiców na piwo tam właśnie. Najpierw było jasne, później było ciemne, no albo obydwa były, no różnie to było. Po meczu też, bo bramka też była wyjściowa w stronę dworca. No ale tą bramką raczej żeśmy nie wypuszczali nikogo. To była taka dyskretna do wyjścia dla nas, no tam dla kierownictwa, no ewentualnie jak ktoś tam na pociąg szedł, no to było zamykane, to było tak. A jak była uroczystość jakaś na koniec roku, zawsze owieczkę jedną my płacili gospodyni za owieczkę i na ognisku, narożnie była owieczka. Pamiętam też jedną rzecz, że była taka imprezka, ławki powyciągane z tego, stoły jakieś przywiezione z PR-ki, bo to takie stoliki takie połączone i mieli na dworze taką fantastyczną imprezkę, co ja sobie przypominam. Natomiast wiem, że wtedy no to grubo było. No jeździliśmy na obozy w góry. Oczywiście jesienią bardzo często, a przed meczem tydzień, jak ważniejszy mecz był, to spędzaliśmy w ośrodkach kampingowych na Pogoryń. Tam były ośrodki kolejowe i tam pamiętam pierwsze klasy, klapsy w dupę dostawałem. Jak pojechałem z trzecioligową już drużyną, jako młody, to musiałem przejść taki chrzest i pamiętam, że leżałem i ich tam walili mnie po dupie. Tą noc taką pierwszą.
No, pamiętam to, jakby to było wczoraj. Ze starszymi chłopakami byłem, ale cieszyłem się, bo byłem w pierwszej drużynie, miałem 16 lat, a już byłem w pierwszej drużynie. Wie pan, jak byli wożeni zawodnicy na początku, na mecze? No przyjeżdżał, czy to star, czy to nie star, tego nie powiem. Natomiast plandeka i ławki były brane z szatni i stawiane, zanim powstały w tych samochodach takie otwierane ten. To ławki były brane i później z powrotem przyjeżdżali z meczu, ściągali te ławki, wkładali do tego. Tak jechali na mecz. Ja twierdzę, że przyczyną, jedną z przyczyn upadku klubu sportowego Kolejarz było pozbycie go dwóch kluczowych obiektów sportowych. I niestety zarówno władze resortowe, które opiekowały się klubem, jak i władze miejskie, które też miały te coś do powiedzenia w tej sprawie, przyłożyły rękę, że mały, biedny klub został pozbawiony najpierw hali w roku 71, a 4 lata później stadionu, który teren po stadionie został przeznaczony na budowę supermarketu, budynku, który tam do dziś stoi. Kolejarz w swojej karierze przeżył dwie fuzje, dwa połączenia. Pierwszy to był z Kotlarzem, klubem ze Śródugi, bo oba kluby doszły do porozumienia w lutym 1974 roku, czyli w przerwie między rozgrywkami po rundzie jesiennej, a przed rundą wiosenną sezonu 73-74. Natomiast infrastrukturalnie Kolejarz nic nie zyskał, bo Kotlarz nie posiadał własnego boiska. To boisko, gdzie grał na Śródulinie, należało do klubu. Po tej fuzji klub nadal grał na swoim boisku przy Dworcu Południowym, ale był to rok 74, więc ten fakt nie trwał długo, bo niecały rok później, na początku 75 roku, klub Kolejarz dostał z miasta polecenie, że ma opuścić tereny, bo będzie budowa wspomniana tego supermarketu, i na nic zdały się protesty wszędzie we władzach jednych, drugich, federacji. Po prostu tak postanowiono, wyższe władze postanowiły, że tam będzie budowa, i Kolejarz został przeniesiony na boisko przy Alei Mireckiego. Pierwsze pół roku grał tam tak okazjonalnie, na zasadzie użyczenia, a dopiero latem 75 roku władze miasta były obiekt Zagłębia, były obiekt Stali, ten historyczny stadion, gdzie teraz użytkuje KKS Czarni, na rok czasu został przyznany Kolejarzowi. I po roku doszło do drugiej fuzji, latem, a konkretnie mam tu dokładną datę, 6 sierpnia 1976 roku doszło do drugiej fuzji Kolejarza. Tym razem połączono się z GKS Czarni i z tej fuzji powstał Kolejowy Klub Sportowy Czarni Sosnowiec. Czemu to zniknęło? Komu to przeszkadzało? Nie wiem, bo wiele drużyn Sosnowca zniknęło, no, klubów. I żal takich klubów. Kolejarz, Kotlarz, Płomień, Polonia Sosnowiec. Całe moje życie młode tu się zaczynało. Tu się zaczęło, wszystko tu się zaczęło.
Regularnie to bardzo ważny klub w Sosnowcu, ale też na mapie Polski. Jesteśmy z tego dumni, z tego co osiągnęliśmy. Wieloletnie mistrzynie Polski, zdobywczynie Pucharu Polski, wieloletnie halowe mistrzynie Polski. Dodatkowo, nie zapominajmy, sekcja męska w Kolejarz Sosnowiec i sekcja męska w Czarnych Sosnowiec. 2013 rok, założenie Akademii, kontynuowanie, wcześniej różne perturbacje, tak? Postawiliśmy na panie, ale odbudowaliśmy to. 500 młodzieży trenuje u nas, dziewczynki i chłopcy. Mamy B-klasę i młodzież może się cały czas rozwijać, B-klasa męska oczywiście, czyli jakby nie było, jest to też nawiązanie do kolejarza. Nawiązanie, które każdy, który tutaj przychodzi, może poczuć tą męską piłkę właśnie też w centrum Sosnowca. Kolejarz i Czarni są razem. Dlaczego? Ponieważ patrząc na nasz herb, od razu widzimy kolejowy klub sportowy. Nie da się inaczej. Oczywiście jesteśmy spadkobiercą klubu, który był na centrum Sosnowca. To centrum dalej jest zachowane w naszym klubie, który kontynuuje te tradycje. Z drugiej strony fuzja, która powstała, troszkę tego wymusiła, ale ten duch, kolejowy klub sportowy, lokomotywa, Czarne Sosnowiec, które są lokomotywą, daje nam to, że ten duch jest cały czas, duch kolejarza jest cały czas w Czarnych. Jak człowiek leży, to myśli o tych czasach, no. To były fajne czasy, no. Buty pamiętam, jak zacząłem grać, to miałem takie wysokie sznurowane, na końcu były blachy. Jakżeś taką blachą walnął kogoś w kochę, to przetrącona noga była, no. Niby się zakładało ochraniacze na kości, ale to jeden miał ochraniacz, a drugi nie. I to tak różnie bywało, no. Ale ja byłem szczupły, bo ja byłem niskiego wzrostu, to zawsze żebym obiegiwał. Zawsze obleciałem. Zresztą lubiłem się kiwać. Musiał zawsze mówił. Będzie się Bobuś kiwał, to cię rzucę z boiska. A dzięki tym kiwkom moim bramki były strzelane. Świtoń Barański strzelał bramki. Dzięki moim kiwkom. Aj, koledzy tam przecież z Bieruta, ze Spólny, z Teatralny, to wszystko było, to wszystko było z tych okolic. Czysta, Towarowa, Abisynia, ale tu z tego to z tych chłopaków z juniorów, to wszyscy byli młodsi od tych tu. Bo tu to już była pierwsza drużyna, Janas, nie Janas, Słota, Chrząstek. No Chrząstek może żyje, ale nie wiadomo, czy pełnosprawny jest. Ale z tych młodych to podejrzewam, że nikt nie żyje, z tych starych też. Może jeden, dwóch gdzieś żyje. Z tego, co wnioskuję, to zostałem ostatnim kolejarzem. Taka prawda jest. Taka jest prawda i nic się na to nie poradzi. Jest początek, jest koniec. Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, minionych młodych lat. Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat. Przychodzą, kiedy tęskno nam, gdy łza wspomnienia lśni. I wiodą nas ten dawny piękny świat minionych młodych dni.